Casting do programu odbył się w restauracji Oberża Skarbek w Lubinie. Uczestnicy przygotowywali swoje popisowe dania na czterech przeznaczonych do tego stanowiskach. Następnie prezentowali je jury w składzie. Piotr Kasprowski, szef kuchni restauracji Oberża. Oraz Robert Poliński, szef kuchni Knora. Na ocenę oprócz kompozycji smaków składały się także sposób podania i złożoność dania. Na pierwszy ogień ze swoim deserem poszedł pan Przemek z Chocianowa, który, jak sam mówi, ciasta piecze od dziecka. Już miałem 6 lat, jak pierwszy raz piekłem ciasto, oczywiście z pomocą mamy, a właśnie tak gotowaniem też się zajmuję, jak miałem 6 lat, bo zawsze z mamą pomagałem i nieraz mi kazała coś tam robić samemu, żebym się uczył. Także jakoś tak zainspirowała mnie tym i no jakoś idę cały czas coś robię. Deser to jest taki mini torcik, owocowo-czekoladowy. Ja często go jem, bardzo mi smakuje, mam nadzieję, że jury również. A co na to jury? Dzień dobry, witamy. Co pan przygotował? To jest taki mini torcik owocowy. Spodem tego tortu jest biszkopt czekoladowy. W środku jest masa taka galaretkowa zbita śmietaną. Na to są położone pomarańcze polane polewą czekoladową z gorzką. Na to jest sos z kiwi, truskawka do dekoracji, a koło tego torciku są polane dwa sosy ananasowy i kiwi. Ułożone są też dwa ciasteczka owsiane z dodatkiem słonecznika i owoce do dekoracji. No, właśnie też powiedziałem, rozbudowany temat. Ciasteczka również wykonywał pan sam? Tak, wszystko robiłem sam. Okay. Czy dał własny przepis? Czy to jest taki przepis po prostu z głowy. Trochę tego i tak po prostu na smak. Mm-hmm. Jak ma pić, to wyjdzie. Czy jeżeli chodzi o, powiedziałbym, takie kulinarne zapędy, to one wynikają z tego, że ma pan coś wspólnego z gastronomią, czy raczej? Nie, to jest taka pasja domowa. Raczej domowa, że po prostu w domu lubię sobie wejść do kuchni i odłączyć się od wszystkiego. Po prostu myślę tylko o tym, co robię i o niczym innym. Czyli to jest taki odpoczynek. Ciastko jest formą terapii generalnie. Tak, to jest rozumiem. I relaks. A dlaczego deser? Akurat? Ja akurat bardzo lubię robić desery. Oczywiście, że też gotuję inne potrawy, ale desery to taka moja pasja, tak w szczególności zawsze desery robię, czy to na rodzinne spotkania, czy dla znajomych, czy nawet do szkoły, ale desery to jest właśnie taki. Czyli to będzie ten element konkursu kulinarni wymiatacze, ale słodcy. No też. Czyli dość sporo. My, ponieważ jakby jesteśmy zobowiązani podać ci taką naszą ocenę, którą tutaj widzimy. I ja ze swojej strony mówię, Piotr, bym zaznaczył tylko fakt, że ciastko ma sympatyczny dobór kolorów, czyli jest kolorowe. Takie wiosenne. Tak, niemniej jednak, jeżeli chodzi o deser, to wydaje mi się, że ono jest dosyć spore. Tak, bo tak rozumiem. Deser to jest generalnie coś, czym wieńczymy główny posiłek. I nie każdy zazwyczaj ma siłę po głównym posiłku coś tak dużego zjeść. Deser raczej kojarzy się z czymś, co przynosi nam na sam koniec największą przyjemność. Ten deser to ma przygotować naszego gościa, zwłaszcza w restauracji, do tego, żeby wprowadzić go dobry nastrój pozytywny, bo zaczął po deserze płaci rachunek. No tak. I w związku z tym on nie powinien być właśnie jakby przytłaczająco duży, tylko taki, który da mu uśmiech na twarzy, no bo za chwilę zacznie się proza życia. Także nie wiem, ja z mojej strony dziękuję. Ja również. Dziękuję, poznaliśmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Następny uczestnik to pan Krzysztof. Zacząłem gotować w wojsku, bo musiałem. No i tak się zaczęła moja przygoda właśnie z kulinarną sprawą. Co pan dzisiaj przygotował? Dzisiaj zrobiłem grillowanego tuńczyka w dressingu z bazylii i ancios i do tego sałatka nicejska.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan się nazywa i skąd pan do nas przyjechał? Nazywam się Krzysztof Stachowski, jestem mieszkańcem Lubina. Elegancko. Proszę powiedzieć, no coś na temat tej potrawy. Mamy kilka kryteriów, które żeśmy sobie założyli. To jest metoda przygotowania, o której pewnie chcielibyśmy się dowiedzieć. Prezentacja widzimy. Smak dowiemy się. No i złożoność dania. Także tak naprawdę interesuje nas, jak pan ją przygotował, co mamy na talerzu, no i że tak powiem, ta złożoność, czyli jakie był etap? A więc jest to tuńczyk na dressingu bazyliowo-anchosowym. Tuńczyk jest grillowany, no w tej chwili trochę wystygł, ale no, no tak jest jak jest. I tuńczyk jest podany z sałatką nicejską. Rozumiem, czyli z założenia miało być to danie na ciepło w ten sposób? Tak. Ale czy powiedzmy po wystudzeniu jakoś traci szczególnie na tych swoich walorach, czy raczej można go zjeść i tak i tak? Wydaje mi się, że nie wpłynie to na jakość potrawy. Okej. Jak widzę po koszulce, ratownik górniczy. Tak jest. Od 19 lat jestem ratownikiem górniczym, 26 lat w kopalni, za 8 miesięcy idę na emeryturę. Czyli z żadnych związków z gastronomią, tylko amatorsko. Parę lat temu zajęliśmy wraz z kolegą Piotrem Pielechem drugie miejsce w grillowaniu z okrasą. Wtedy pan był też w jury. Mhm. Rozumiem, czyli dotyczyło to konkursu również, tak? Tak? Czyli kontakt z gastronomią jest jakby na co dzień, jeżeli chodzi o jedzenie, a czasami jest to jakiś event taki do zabawy. Ja, żonie bardzo smakuje, także wszyscy są zadowoleni. Z pewnością wyślemy list z zapytaniem, na pewno odpowie. Także. To na, przy najbliższej imprezie, no, że tak powiem, zapytam cię małżonki, czy to prawda. Na pewno nie kłamie. No to skosztujemy. Danie jest takie zdecydowane, ale tuńczyk zdecydowanie też nie stracił na swojej jakości. Bo jest miękki. Czy tuńczyk jest przygotowany zgodnie, że tak powiem, czy jest przygotowany dobrze? Tak, zgodnie ze sztuką. Mhm. Tuńczyk musi być różowy w środku, bo jeżeli jest do końca, że tak powiem, wysmażony, to robi się, jest twardy, jest suchy, tak jest. Proszę mi powiedzieć, ta porcja, no bo tutaj kwestia prezentacji. Czy to jest według pana taka porcja dla, nie wiem, jednej, dwóch osób, czy to jest taka wieloporcjonalna? No w zależności od tego, jak to jemy, to jest porcja, no, dla mnie jest to po prostu za mało, ale myślę, że... No, po posturze, ja myślę, że... Okej. Okay. Ale myślę, że jako przystawka nadaje się. Znaczy ja powiem tak, wszystko jest okej, jedyną wadą tego wszystkiego jest to, że tuńczyk jest, że tak powiem, lekko zabity tym sosem, tak? To, co dodajemy, ten dodatek, który jest zrobiony, on ma podkreślać czy podnosić walory tuńczyka. Przy tym, jak się próbuje, to ten sos, smak tuńczyka po prostu no, nie zabija, a przeważa smak sosu, nie czuć tuńczyka. Powiem tak, ja akurat tutaj dorzucę tą drugą stronę. Kolega położył tuńczyka na sosie, w związku z tym jak ktoś chce go w tym sosie unurzać, to to uczyni, a jak chce zdjąć z wierzchu, to ma taką możliwość, także... I tak myślałem właśnie. Dla mnie osobiście połączenie bazylii z anchos też było jakimś dziwnym połączeniem. Mhm. No zaryzykowałem, faktycznie jest to ostry dressing. Bardzo, bardzo... To znaczy nie, jeżeli chodzi o technikę wydania, wykonania i podanie, to całkiem przyzwoite, ja bym się takiego dania nie powstydził w restauracji. Dziękuję. Natomiast dla mnie ten sos jest troszeczkę za intensywny. Okej. Okay. Ja tylko powiem jedną rzecz, że niektórzy mówią anchois również i to też jest dobra, że tak powiem, forma, warto zapamiętać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Również. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Kolejny uczestnik postanowił zaprezentować kaczkę według swojego przepisu. Pan Paweł przyjechał na casting z Legnicy. Dzień dobry. Co mamy na talerzu? Pierś z kaczki, marynowana w ziołach, na sosie z czerwonego wina i żurawiny. Do tego dodatek z pire, w formie pire z marchwi, z gałką muszkatołową i imbirem.
Czyli taka troszkę orientalna, można powiedzieć? Tak, tak, takie połączenie. A skąd pomysł na tą potrawę? Skąd pomysł na połączenie tych składników akurat? Kombinacja smakowa, z domu wzięta. Z domu wzięta. Tak. Czy, że tak powiem, z gastronomią oczywiście każdy ma wspólnego tyle, że sobie chodzi czasami do restauracji, do baru, tak, tak, i tak dalej. Czy pan, że tak powiem, chodzi sobie do restauracji, ale też, załóżmy, pracuje, czy nie? Nie. W zawodzie. Czyli jakby jest w tej kwestii amatorem. Tak, tak. Pytamy dlatego, bo powiedziałbym, że tak potrawa jest zrobiona... Bardzo profesjonalnie. Tak, ładnie właśnie podana w ten sposób, stąd taka ciekawostka. No i poza tym kaczka to jest taki zawsze temat... Śliski, bardzo śliski. Na zasadzie, że niektórzy mówią różowa powinna być, drudzy, że tą tkwi nie lubią. Pan widzę preferuje taką, właśnie tą różową. Bardziej tak? Różową, czyli jak, tak, w jaki sposób przygotowana? Obsmażona do zezłocenia skórki, do wytopienia tłuszczu. Aha. Potem na drugą stronę, do piekarnika na 180 stopni na 10 minut. Wyciągnięcie jej na 5 minut, żeby soki się złączyły. Czyli w sumie takie dwie techniki, klasyczna, tak, patelnia, tak, i potem piec. Tak, pieka. Mhm. Jeżeli chodzi o pire, to proszę opowiedzieć, jaka metoda, no bo my tylko widzimy efekt, ale na razie nie wiemy, jak zrobione było. Pire było przygotowane, pierw sparowane, później podgotowane, później stłuczone, dodane sól, masło, imbir, okay, i gałka muszkatołowa. A skąd pasja do gotowania? Lubi pan? Gotuje pan w domu? No, lubię gotować i lubię jeść. Przede wszystkim, jak to facet. Okej. No, że tak powiem, po poprzednim uczestniku było to widać, po panu to trochę, że tak powiem, z tym jedzeniem. Pan ma widocznie dobra przemiana metali, tak. Kaczka jakby była 8 minut w piekarniku, myślę, że byłaby troszeczkę lepsza. Ta jest odrobinę przeciągnięta. Ja byłbym łagodniejszy w ocenie. Uważam, że kaczka zresztą dotarła do nas ciepła, więc to też jest taki, no, jest ważny element. Mhm. Jest miękka, a też jakby ważne, bo rzeczywiście na ten temat jest dużo dyskusji. Bardzo łatwo zjeść. Zdecydowanie nie jest sucha. Nie jest. Mhm. Ale dla mnie odrobinę przeciągnięta. Okej. Okay. Czy to jest właśnie to danie, które ma wymiatać, przyznam, tym razem? Tak. Okej. Okay. Proszę nam powiedzieć, czy będzie pan jakby w kolejnych elementach naszego konkursu, bo mamy nadzieję, że tak się też stanie, proponować jakieś inne potrawy, czy będzie pan doskonalił tą, która akurat jest? Nie, inne, starał się inne kombinacje. Mhm. Czy, że tak powiem, głównie chodzi o mięsa, czy jednak bardziej, fascynacja? Bardziej mięsa. No, tu mamy temat sprecyzowany, także... No także to całkiem nieźle, bo ponieważ jakby skoro potem jest grillowa impreza, to te mięsa mogą mieć zastosowanie. Dobrze, prezentację widzieliśmy, smak oceniliśmy, złożoność dania znamy, metodę przygotowania w zasadzie poznaliśmy. Czy jest jakiś kłopot w wykonaniu powiedzmy jednej porcji, a 10 dla tej rodziny, czy to raczej jest potrawa, którą łatwo możemy wykonać? Łatwo ją wykonać raczej. Czyli zdecydowanie... Jeżeli mamy piec i kuchenkę, to... Śmiało możemy przyrządzić tą. Zdecydowanie. Dobrze. Dobra, a co pan, czy jeżeli stanie się tak, że będzie pan uczestniczył w kolejnym, że tak powiem, już docelowym konkursie, na co możemy liczyć wtedy? Niespodzianka. Niespodzianka. Zaskoczyć trzeba. Dobrze powiedziane. No to co, my powiem tak, życzymy powodzenia. Za chwilę sobie pozwolimy do końca ocenić tą potrawę. Jeszcze tylko o jedną rzecz zapytam, o sos. Bo wiemy, tutaj żurawina, a konkretnie co tam, że tak powiem, jak zostało przygotowane? Jakie składniki oprócz żurawiny? Ten tłuszczyk wytopiony z piersi, ze skórki, został zalany czerwonym winem. Dodana została żurawina, masełko, czosnek, delikatny imbir i to wszystko. Czyli do tego dania możemy śmiało jeszcze dodać w kieliszku to wino, które ewentualnie tak, zostało. Tak. Dziękujemy. Dziękuję bardzo również. W czasie, gdy kolejni uczestnicy szykowali swoje dania, w sali jury powrócił temat kaczki. Mówię, proszę, że tak powiem, zalatuje mi tu jakimś lekkim profesjonalizmem. Masz podejrzenie, tak? Tak, tu mogły być konsultacje.
No ale wysokie regulamin konsultacje. Znaczy konsultacje. Nie znam, ja mam kucharzy, no dobrze, no ale ja mam kucharzy z całym szacunkiem, którzy naprawdę muszą się troszeczkę uczyć, żeby taką kaczkę zrobić, tak? Mm. Ona była troszeczkę przeciągnięta, bo powinna być bardziej różowa, ale ilu znasz, że tak powiem, takich młodych ludzi, którzy staną i taką kaczkę zrobią od, tak ad hoc? No nie, no, no. Niewielu. Nie, no ale to też, żeby dobrze mu wyszła ich kwestia pasji, to przypuszczam, no ileś tych kaczuszek trzeba zrobić. Ileś trzeba tego zrobić, tak. No i że tak powiem, to ileś musi się nie udać, żeby później wyciągnąć z tego wnioski, tak? Trzeba wiedzieć, no. Tak. Przede wszystkim podstawowym błędem jest to, że ludzie zaczynają smażyć kaczkę, znaczy nie wiedzą, że kaczka smaży się tak naprawdę na swoim tłuszczu, tak? Mhm. Tak, tak, najpierw trzeba wytopić tłuszcz. Ale tu kolega to wyraźnie powiedział. Tak, tak, tak. Dlatego mówię, dla mnie to... Ale czego, że tak powiem, nie zabrania regulamin, to jest... Jest dozwolone. Tak jest. Po kaczce przyszedł czas na dzika. Tego pana już podglądałem, sam robił kluski. Tak. Proszę bardzo. To takie mamy historie. I kluski w dwóch kolorach? W dwóch kolorach, z młodym jęczmieniem. Przez przypadek w internecie znalazłem i debiutowały dzisiaj, właśnie debiutują na dzisiejszym stole. Pięknie. Konfiturę z czerwonej cebuli oraz gulasz dziczyzny. Co pan robi na co dzień? Na obecną chwilę, na co dzień zajmuję się 2-letnim synkiem, wychowuję go. No i codziennie muszę gotować obiad dla całej rodziny. Aha. Czyli rozumiem, dla syna, dla syna w sumie nas jest piątka w domu. W sumie piątka. Tak, kluski, aczkolwiek za gularzem dzieci też przepadają, nawet dziczyzny. Rozumiem. Skąd przepis? Jeszcze raz, z internetu? W internecie, bo szukałem, chciałem jakieś pietruszkowe zrobić, żeby nie było też tak tradycyjnie. I wpadły mi takie zielone, młody jęczmień, akurat kupiłem młody jęczmień, jest w Lubinie dostępny. Troszkę go dosypać i... No i którzy mówią, że nawet po nim się 200 lat żyje, to aż strach tyle czasu. To tylko tak. Pół proszę spróbować. Taki zdrowy, tak. No, także... A gulasz dziczyzny? Niech pan coś powie, w jaki sposób przygotowany? Tradycyjną, staropolską metodą, czyli w mące. Ten jest akurat zrobiony na masełku, nie na smalcu, aczkolwiek czasami... Bo nie miałem smalcu z dziczyzny, czasami jeszcze sobie potrafię zrobić, jak mam dzika, to i z dziczyzny smalec, także jest na masełku obmoczony z przyprawami, wiadomo, koncentrat, papryka, troszkę ziół, czosnek. Od razu mi troszkę. Jest troszkę tutaj mięso wymieszane, bo jest troszkę łopatki, troszkę szynki, także... Ale to jest dzik? Czy dzik, to jest... dzik. Sam dzik? Sam dzik, typowo czysty dzik. A skąd, że tak powiem, dziczyzna? Poluje pan? Kolegę mam, co poluje, lubię kiełbasy robić, dobre kaszanki, lubię też dobrą zrobić kaszankę, więc... No i wieprzowina jakoś mi się przejadła i... Wolę dziczyznę. No powiem, że mnie tu kolega przekonał do takich różnych elementów kulinarnych, o których mówi, bo z tego, co rozumiemy, z gastronomią ma pan tyle, że tak powiem, wspólnego, co z pasją, czyli nie profesjonalnie, nie, tylko prywatnie. Prywatnie, tak. A konfitura z czerwonej cebuli? Tak, czerwona cebula, ocet balsamiczny, powidła śliwkowe, sól, pieprz, troszkę cukru. Czy to jest tak, że te kulinarne zapędy podziela również rodzina, czyli małżonka i też przygotowujecie razem, czy raczej to jest pana domena? Nie, żona już przestała w ogóle gotować. A tak. Czy nie rozumiem, zniechęcił panią? Tak, po prostu. Znaczy przerósł pan, rozumie, na tyle małżonkę, że się już po prostu boi gotować. No nie chcę, po prostu nie chcę. Wie, że to jest moja domena i tyle. Rozumiem, żona teraz... naprawia samochód w takim razie. Nie, no, pranie sprząta. Każdy ma. Kuchnia to moje królestwo w domu, w każdym razie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o metodę przygotowania, no to żeśmy ją rzeczywiście wysłuchali. Okej, okay, rzeczywiście czuć, że jest z jęczmieniem, tak, bo ma taki charakterystyczny posmak. Troszkę inny jest, tak. Tak. Prezentacja dania, jak najbardziej tutaj oglądamy. Powiem osobiście, dobrym pomysłem jest podanie mięsa w sosie w osobnej miseczce, bo się nam nie rozlewa. Tak jest. Smak oceniamy. Okay. I tutaj rzeczywiście też powiem... Konfitura? Własny przepis? Znaczy kolega kiedyś mi zdradził. Robiłem też inną, miałem inny przepis, ale jakoś ta mi bardziej z octem, z powidłami podpasowała. Mm-hmm. Czyli do kulinarnych wymiataczy to jest właśnie to danie. Tak. Okay. Proszę nam powiedzieć, czy jeżeli będziemy mieli tą przyjemność dalej sobie, że tak powiem, kontynuować ten nasz konkurs, czy będzie pan przygotowywał
inne dania, czy będzie pan na bazie tego dania, nie wiem, coś sobie polepszał? Czy nie, powiedzmy, nie. Będzie jakaś nowa oferta? Nie, no oczywiście, jak najbardziej. No. Także tam jakąś tam wiedzę myślę, że mam, wyobraźnię też, także... Także czekają nas jeszcze różne nowe doznania. Tak, dokładnie. Aczkolwiek no, mnie kręci polska kuchnia taka tradycyjna, tak. I dobry sandacz na przykład, świeży przede wszystkim. Ale czy krewetki jakieś, czy coś, to też nie jest dla mnie żadna, żaden problem. Żadne tabu. Nie, nie. No, także ośmiornica czy może coś. Może się pojawić i sandacz, i krewetka. No. Powiem tak, bardzo dziękujemy kolejnemu kulinarnemu wymiataczowi. Życzymy powodzenia oczywiście, no i dobra. Do zobaczenia. Także dziękuję. Kluski pana Piotra zrobiły dobre wrażenie na jury. Gość ma pojęcie, bo i kluski, no przeważnie to jak ktoś w domu robi, to betony takie, że głowa boli. A tutaj i ta konfitura, i ta dziczyzna, no naprawdę szacun. A po przerwie zobaczymy jeszcze. Taka delikatna potrawa. Przez innych może zostać oceniona jako niedoprawiona. Tak? Rozumiem. Robert, no i... czepiasz się, bo trzeba zawołać, że tak powiem, kelnerkę przyniesie sól, dosypiesz sobie sól i będziesz miał dobrze. To nie jest strogonow, to jest gulasz Zbigniewa, ale gratuluję, jest bardzo dobry. To jest krewetka pikantna, choć tak, kieruje się, że tak powiem, ku gumie. Zapraszamy.